Powiedzieć. Transmituj na żywo. Nie jestem warzywo, transmituję na żywo. Proszę bardzo, stawianie reklam. Nie wszyscy widzowie zobaczą reklamę, twoja transmisja nie zostanie przerwana. Aha, mogę sobie... Dobra. Nieważne. Dzień dobry, witam. Nie ma nas chyba w tej chwili zbyt wielu, właściwie chyba nie wiem, czy ktokolwiek jest. Poczekamy, bo ustawiłem na 18:45. No ale że już kliknąłem, żeby rozpocząć tę transmisję, no to to już mój problem, prawda? Wreszcie live. Dzień dobry, witam niezmiernie serdecznie. Siema, magiczny Jezus. Franko, Pipi Gaming, Haliski, kocham cię, kryptolewanku. Cześć Maćko, hola, łomatko. Dzisiaj jest live, dzisiaj wyjątkowo live z prostego powodu. No i będę pewnie jeszcze to powtarzał, ale powiem wam w tej chwili wszystkim, którzy tutaj jesteście, że dzisiaj live dlatego, bo Lolo się rozchorował, biedaczysko, i to tak się rozchorował tak dosyć mocno. Dosyć mocno się rozchorował. I niestety, ale trzeba było go po prostu dobić. No. Jak ktoś się rozchoruje, to wtedy jest tak, że trzeba mu ulżyć w cierpieniu, więc no po prostu go zastrzeliliśmy, a reszta poszła na klej. Znaczy, no inaczej, nic się z Lola nie zmarnowało. Więc, dlaczego mówię o Lolu, mimo że to kanał Przegryw? Dlatego, bo Lolo miał zmontować YouTube Rewind, który wczoraj nagrałem. YouTube Rewind 2022. Duży materiał, bo ponad 30-minutowy, jak nie 40-minutowy. Mnie jego choroba nie interesuje. No dobra, słuchajcie. I teraz tak. I Lolo się rozchorował i miał to zmontować. No i się okazało, że on nie da rady w ogóle podejść do komputera, do nic nie da rady zrobić, więc poprosiłem Mateusza, który montuje przegryw, żeby to zrobił. I Mateusz to zmontuje, ale dzisiaj po prostu już nie dał rady zmontować przegrywu. Dlatego YouTube Rewind teoretycznie będzie tak, jak myślałem, że będzie, czyli 30 grudnia w piątek wypuszczę YouTube Rewind. Miał pójść z dupy numer 137, no ale nie zdążylibyśmy z niczym, więc no YouTube Rewind, i tak pisałem to będąc na Wigilii w hotelu, znaczy no nie na Wigilii, no, ale na świętach w hotelu w zamku. Trochę cicho jest, tak? Dobra, czekajcie, to zwiększę do... O, teraz powinno być chyba okej, co? Zwiększyłem głośność mikrofonu, mam nadzieję, że jest okej, bo on wchodzi trochę na te rejestry już prawie czerwone. I teraz tak, no więc nie zdążyliśmy pomontować wszystkiego tak, jak powinniśmy, no i stąd jest jak jest, raz gorzej, raz lepiej, co z tego, że pieprzodą biedę klepie, kurwa, tak jest z Lolem w tej chwili. Natomiast to, co dzisiaj zrobimy, jako że mam duży problem też z kompem, bo mam dwa kompy, jednego kompa mam, którego musiałem dać do naprawy. Nie wiem, czy kojarzycie tego kompa, którego mi złożył Tips razem z Rojem. Zrobiliśmy takiego fajnego deala i taki zajebisty komp, który wyglądał jak moja piwnica. To jest pokój prawdziwego Przegrywa 2. Możecie sobie to zobaczyć, to było prawie rok temu. No tylko problem jest taki, że ten komp nigdy nie działał, bo jak go uruchomiłem, to on się przegrzewał, nie wiadomo dlaczego. Być może przez płytę i wszystkie inne podzespoły, które tam były, chociaż tutaj na balkonie to jest 10 stopni. I przegrzewał się i się wyłączał sam. Więc zastanawialiśmy się, czy to problem z zasilaniem, czy co, no i się wyłączał. I dwa tygodnie temu dostałem go z powrotem od nich z naprawy i okazało się, że on dalej się wyłącza i dalej jest problem z nim. Więc ja cały czas działam, w ogóle cały przegryw nagrywany jest non-stop na 7-letnim komputerze. Wszystko, co widzicie, jest nagrywane na 7-letnim, ponad 7-letnim komputerze, który kupiłem no 7 lat temu dokładnie, w 2015 roku. I na nim wszystko jakby cały czas siedzi. I mam problem taki, bo mam kartę Elgato 4K60S+, jakoś tak ona się nazywa, i bardzo ciężko jest podłączyć, inaczej, można na niej nagrywać rzeczy, gameplay z PlayStation, ale nie wiem czemu, nie mam bladego pojęcia dlaczego. Ona nie chce się podpiąć do mojego komputera i jednocześnie do PlayStation, do komputera i do monitora, żeby nagrywała. Więc, żeby nagrywała, żeby nie nagrywała, tylko żeby robić streamy. Więc to jest duży problem.
Nie mam pojęcia, co z tym zrobić. Poprosiłem chłopaków, żeby coś zadziałali w tym temacie. Chłopaków, którzy mi to instalowali. No, tak, wiem, ktoś pisze tutaj, że zasilacz, ale nie, sprawdziliśmy zasilacz. Ja od razu powiedziałem, że to być może jest kwestia zasilacza i sprawdzili i powiedzieli, że nie. Ostatnio mi się wyłączył komp, właśnie pokazał się blue screen. Przypomnę, że kurwa na balkonie jest naprawdę, no... No w tej chwili jest 11 stopni, bo włączyłem ogrzewanie, jest 11 stopni, więc tak jest, no. Top lista gier z PS4 się szykuje. Wiesz co, jeszcze się nie szykuje, ale na pewno tak, na pewno bardzo chętnie. Natomiast już napisałem, znaczy nie napisałem, tylko sobie ustaliłem już kolejność listy bossów z Bloodborne, jakby kogoś to interesowało. Jakby ktoś nie widział, to zapraszam na listę bossów z Dark Souls 2, całkiem niedawno wyszła. I inna lista będzie, będzie to 10 najlepszych, top 10 wygrywy 2022, czyli złoty przegryw, najlepsze gry 2022 roku. Co? Zasilacz czarnej listy, kup nowego kompa, prosty lifehack. Korki musisz wymienić, na pewno to. Poka balkon. Jak Maćku święta? Bardzo dobrze, bardzo dobrze, bardzo spędziliśmy fajnie czas. Byliśmy w hotelu w zamku w Rynie. Jeżeli ktoś nie był, taki krzyżacki zamek, oni organizują tego typu rzeczy. Bardzo fajna sprawa. Dobra, słuchajcie, bo ja dzisiaj chciałem z wami przelecieć, zrobić sobie historię gier na PlayStation. Znalazłem taki kanał, który po prostu zacząłem sobie kiedyś oglądać tak, no z takiego czystego po prostu nic nie robienia, żeby sobie powspominać troszeczkę. I są tam gry z PlayStation 1. Tam są wszystkie gry z PlayStation 1. Oczywiście te niepowtarzające się i tak dalej, ale no zresztą zobaczycie. Sobie dzisiaj to przelecimy, sobie o tym pogadamy. Oczywiście pogadamy też czatersko. Ja się tutaj rozwijam. O proszę, zwinąłem się troszeczkę, żebyśmy mogli w spokoju sobie pooglądać. Pyk, puszczam. Proszę bardzo, to jest gra jaka? One Extreme, tak, pamiętam. Aha, dobra, One Extreme. Jest to... A właśnie, czy będzie jakaś lepsza jakość? Bo nie, aha, dobra, to jest bardzo dobra jakość, to jest najlepsza, dobra. Bo po prostu ten znak wodny jakiś taki malutki tutaj jest. Tutaj mamy Two Extreme. Ja pamiętam te gry. One były całkiem spoko, jeżeli nie miałeś innego wyboru, nie? To mogłeś w nie grać, bo one nie były wcale spoko, żartuję. 3D Baseball, to nigdy nie wyszło chyba w Europie, tak mi się wydaje. 96 rok, baseball nigdy u nas nie był popularny, natomiast my mieliśmy z człowiekiem rozpierdolem coś takiego, że my strasznie lubiliśmy baseball, który wyszedł na PlayStation 2, tak, na PlayStation 2, ponieważ można było rzucać sobie kulą, piłką w jaja. Większego siebie dać? Dobrze, dam większego siebie jak chcecie, tylko będzie zasłaniało trochę ekran, nie? Jeżeli wam to nie przeszkadza. O, chyba że ja bym przeniósł się tu, tylko jak się przeniosę tutaj, to zasłonię wam wszystko. Dobra, to zróbmy tak. O, tak może będzie najlepiej. Dobra, lećmy dalej z tym. Lemingi. Lemingi w trójwymiarze to była chujnia, której nie polecam nikomu, nie? Naprawdę. Czemu się na tym pokazuje jakieś 343PX? Free Extreme to też... No, to była jakby kontynuacja tamtych rzeczy, lepsza. I więcej osób to pamięta, szczególnie, że robiło to 989 Studios, które robiło później Cool Borders 4, nie? Aha, pamiętajcie o tym, że to są wszystko w tej chwili 1278 gier będziemy oglądać, ale to są wszystkie, które wyszły tylko w tym? Tylko w Stanach? Czekajcie, bo mi się chyba lista popierdoliła. Tak, to są chyba... Tak, to są wszystkie gry, które wyszły w Stanach. Czekajcie. To ja zaraz zmienię listę, bo powinna być, prawdę powiedziawszy, inna lista, tak na dobrą sprawę. Gdzie to będzie? Tutaj powinno być. All PS1 Games. Chciałem je po prostu z wami tu przelecieć i sobie pogadać, nie? Tak, to jest lista tylko ze Stanów Zjednoczonych. Jest lista z Europy. Ale... Kurwa, ona ma, słuchajcie. Jest lista z wszystkich tych, tylko że ona ma 11 godzin. Jest tam strasznie dużo jakichś gówien z Japonii. I to nie jest to samo, to nie jest absolutnie to samo. Dobra, teraz jakaś reklama mi się tutaj włączyła. Pomijmy te reklamy. Nie dziękuję. Nie, dobra, to jest normalnym dźwiękiem. Tak, to są wszystkie gry, które wyszły. Wszystkie gry, które wyszły wszędzie. Dobra, to przelecimy te gry, ale trochę inaczej trzeba będzie to zrobić, no zdecydowanie.
Proszę. Bo to będą wszystkie gry, tylko które wyszły w każdym możliwym miejscu. Na przykład kompletnie nie wiem, co to jest, nie? Nie mam bladego pojęcia. Iru. Nie mam pojęcia, co to się odpierdala. To się nazywa jak? Okara no Mahjong. No Mahjong, czy Mahjong, ja... Tak mi się wydaje. Daj siebie na środek, bo nie widać nic najlepiej w żółtym kolorze. Dzięki za poprawę. Nie, kurwa, za każdym razem, gdy odpalam twój kanał, jesteś wielki. Dobra, to są jakieś bardzo kurwa dziwne te gry. Da się jakoś przesuwać. Dobra, no to jest ten ESPN. A, patrzcie, no bo to się nazywało w Europie ESPN Extreme Games. Tak to było. Tu jest ten Too Extreme. Jeps. No te japońskie. No dobra, to nie wyszło nigdy tutaj. O fuck, zapomniałem, że będą się reklamy ładowały, jak jestem na koncie tym. Dobra, to Free the Shooting Tsukuru, nie mam bladego pojęcia. Nie, wiecie co, tamta lista chyba była lepsza. Bo wszystkie właściwie gry, które wyszły w Stanach Zjednoczonych, to wyszły też w Europie. Ja wracam, kurwa, do tamtej listy. Nie ma bata. Pyk, wynocha. Tu lecimy dalej. Lecimy dalej z tym. O. Wracamy. Tu już pod A się podpięły te gry. Nie obchodzą nas te, które wyszły w Japonii, bo to nie ma sensu. Dobra, 007 Racing. Gry w NTSC lepiej chodzą. No to prawda, w NTSC lepiej chodziły. Też lubię machać jongiem. W to nigdy nie grałem. The World Is Not Enough. Wydaje mi się, że... Znaczy, dobra, wydaje mi się, że w to grałem, ale grałem w to wersję na PlayStation 2. Nie, to grałem, przepraszam, w Tomorrow Never Dies wersję na PlayStation 2, ale była inna. Tam naprawdę były takie ciekawe misje, po Moskwie się jeździło i tak dalej. 40 Wings. Pamiętam, że była taka gra, nigdy w nią nie grałem i jakoś mnie ona specjalnie nie zainteresowała. Move over, Mario! Nintendo Official Magazine o tym napisało, a wy tego nie widzicie, bo ja to zasłaniam mordą w tej chwili. Ale tak Nintendo o tym napisało. Maćku, kocham cię bardzo. Czemu masz taki zoom na YouTube? Mam zoom na YouTube? Jaki zoom na YouTube mam? A, dobra, wiem, o co ci chodzi. O to, że jest taki duży ten YouTube, tak. Ale co, ale to w tej chwili nie, to w tej chwili chyba normalnie wychodzi, nie? Czy nie? Jak to jest na pełnym ekranie. 102 dalmatyńczyki. No kurwa, nigdy w życiu bym w to nie zagrał, nie? Nawet nie chciałbym, gdybym miał dziecko, żeby ono w to grało. Znaczy, mam dziecko, ale nie, gdybym miał takie małe dziecko, które by nadawało się do tego, żeby ono w to grało. Maciek okłamuje widzów, Maciek, jestem fanem. Siphon Filter 3 pewnie będzie. Tak, pewnie będzie, tylko pewnie będzie tu, kurwa, gdzieś za 2 godziny 42 minuty. Nie, no, my całego tego nie zobaczymy. Będzie zapis z live, chyba. Albo nie, nie wiem. No, potrzymam cię w niepewności, żebyś nie spierdolił. Wygląda jak ekran z telefonu. To nie wygląda jak ekran z telefonu, tylko po prostu... ale zaraz, no nie, no jak? Dobra, no zrobimy te... Miałem... MDMR w taki sposób trzeba nagrywać, ale dobra, no chyba tutaj nic nie zrobimy. Natomiast grafika tutaj będzie jaka jest, nie? No bo innej nie, się nie da. Bo to jest PlayStation 1, prawda? 2002 FIFA World Cup. Ace Combat 2. A Ace Combat 1? Co ich pojebało? Przecież Ace Combat 1 wyszła też na PlayStation. Chyba, że w Stanach nie wyszła, nie mam pojęcia. Siema Maciek, byłeś wczoraj uwagona na transmisji, nie spodziewałem się tego. I mam pytanie, jak tam będzie ankieta, czy można liczyć na W1 i W2 u ciebie? Podejrzewam, że chodzi o Witchera. Wiesz co, tak, byłem u Wagona, bardzo lubię gościa, podoba mi się głos jego, wiesz, o co chodzi. A tak naprawdę poznałem go dzięki Nerwusowi, który go od czasu do czasu oglądał i mi powiedział, że taki Wagon jest i czasami widzę, jak on w coś gra, to sobie wejdę przywitać się po prostu chociażby z czatem. No widzicie, Ace Combat 3 Electrosphere wchodzi. No te symulatory były zawsze fajne, no ale nie takie Aces of the Air, które są bardzo zabawowe. Jak widać. Chociaż, no i ta muzyczka, która tutaj jest. Action Best, no nie, no w takie rzeczy to nie grałem absolutnie, nie, nigdy. Nigdy w nic związanego z, kurwa, wędkarstwem.
Action Man, Operation Extreme. No widać, że klon GTA, tylko z obrotową kamerką. No nie da się chyba tak kurwa za bardzo jeździć, szczerze mówiąc. Adidas Power Soccer, miałem to. To nie była dobra gra, no szczególnie w momencie, w którym mieliśmy i FIFA 96, no i zaczęły się czasy Pro Evolution Soccer, nie? Adidas Power Soccer 98, no bardzo tutaj nie ma poweru, kurwa, bardzo power jest gdzie indziej. Kłuselwo, Quadfred, Iron and Blood, Advanced Dungeons and Dragons, Warriors of Ravenloft. Słuchajcie, wszystko jest super. Dungeons and Dragons, Ravenloft. Ravenloft to jest taki świat w Dungeons and Dragons. Wszystko super, ale gra chujowa jak barszcz, widzę. Soul Calibur. Adventure of Lomax, czyli to takie lemmingowe. Lomax w czasach, kiedy właśnie powstawały te wszystkie Jazz Jack Rabbit, ten Zul i tak dalej, to rzeczywiście się działo i ludziom się podobało. Więc się nie dziwię. Natomiast to Agile Warrior, straszne gówno. A już wiem, dlaczego nie było Ace Combat 1, bo Ace Combat 1 nazywało się Air Combat. I proszę, oto cała zagadka. Czy będzie Just Dance 2 z Goskiem? No może. Z lepszym live'em nie mogę ci trafić. Pozdro mordo. Cyk. Air Hockey, kurwa, naprawdę. Symulator Cymbergaja. Znaczy, dobra, zwracam honor, kurwa. Mieliśmy z lat 80., z końcówki lat 80., być może z 90., w sali informatyki w liceum, zanim dostaliśmy nowoczesne komputery, mieliśmy stare Macintosze. I na tych Macintoszach uczyliśmy się programowania w pierwszej i drugiej klasie, czy tam nawet tylko w pierwszej. I była tam gra Air Hockey. I tam były takie chujowe te myszki do Maca, chociaż też z drugiej strony no, MacBook wymyślił myszki, nie? One powstały ze względu na komputery Apple'a, nie? A Kuji the Heartless, to była spoko gra, taka inna, dziwna, natomiast z takich klimatów to ja wolałem Shadowmana, tylko że Shadowman to już wyszedł pecetowo, nie? Aladdin, nie grałem, ale słyszałem opinię, że spoko się grało. Chociaż nie, co ja pierdolę, słyszałem opinię, że spoko się grało w tego Aladdina na Super Nintendo. Zupełnie inna sprawa. Jeżeli chodzi o baseball, to seria MLB The Show jest sztosem, no to słyszałem. Na PS1 wyszło pomiędzy 7, 9 a 11 tysięcy gier. Tak, 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 ale to są tylko gry, które są w NTSC, które wyszły w Stanach Zjednoczonych. Więc w Europie raczej też, bo w Europie wyszło najmniej. The Witcher 3D. Co to jest? Alexis Lalas International Soccer. Co to kurwa jest? Kim jest Lalas? A to pewnie jakiś ze Stanów Zjednoczonych. Skoro soccer to nazwali. Alien Resurrection. Nie sprawdzałem kodu błędu Blue Screena. Alien Trilogy było spoko. Bo od razu się potem pokazała informacja, że overheat. Więc tu chodzi o overheat. Mimo, że na balkonie jest 10 stopni, więc tego nie kłam. All Star Racing. Taka... Powiedziałbym, że auta w stylu Daytona. Nie Daytona. Chociaż chuj wie. No Gran Turismo z Ridge Racerem widzę tutaj zmieszane. All Star Racing 2. Boże, jakie to sztywne. Jakby mi się bardzo nie chciało w to grać. Zobaczcie, jak się te tła doładowują. No straszna chujnia. Alit General. No to są takie rzeczy turowe, gdzie mamy heksagony. I no trzeba to lubić. Trzeba lubić strategię i to taką, żeby w to zagrać, nie? All-Star 97 Frank Thomas. No kolejny baseball, nic ciekawego. I to taki z dziwnymi postaciami. All-Star Slamming D-Ball, Dodgeball. Fajna grafika, podoba mi się. W dzisiejszych czasach ona by się sprawdziła. 2001 rok, więc idę. Alone in the Dark, One-Eyed Jack's Revenge. Ja nie wiedziałem, że Alone in the Dark kiedykolwiek, jakakolwiek część wyszła na PlayStation 1. No legenda survival horrorów, tak na dobrą sprawę. New Nightmare. No to już jest takie popłuczyny, kurwa, szczerze mówiąc. Przypominają się stare czasy. Czy Avermedia była na PS1? Nie. O, Alundra. To była fajna gra, taki Zelda wannabe, gdzie ja kochałem wtedy japoński RPG, a to był taki RPG, w którym wszystko się działo w czasie prawdziwym, czyli tak jak macie, no tak jak właśnie w Zeldzie, że nie ładuje się nagle ekran i nie masz walki z przeciwnikami, tylko oni po prostu cały czas są na planszy. Czy streamuję na Twitchu? Nie streamuję, ale chyba, kurwa, trzeba będzie zacząć. Alundra 2 to już niestety nie to samo, bo jak widzicie, poszło to w trójwymiar. A dużo gier, szczególnie japońskie RPG, tego typu nie powinny iść w trójwymiar. Amazing Virtua Sea Monkeys? Ja pierdolę, jaki syf! No to tego nie widziałem jeszcze.
American Pool, wiadomo, myślisz sobie, kurwa, że się okąpiesz, a tu chuj, kurwa, jakoś zielono, zielony basen. Andretti Racing, no to to mnie nigdy nie jarało tak kompletnie, Formuła 1 raz, że mnie nigdy nie jarała, a w wersji gierkowej to już w ogóle. Animaniacy, Animaniacy to była jedna z najlepszych animacji, jakie były, był Pinki i Mózg i w ogóle Animaniacy byli super, ale Bowling z Animaniakami to raczej nie bardzo. Czy grałem w MDK? Oczywiście, super było MDK. Animorphs, tak mi się wydaje, że to nawiązywało do czegoś, to Animorphs. Ape Escape, pamiętam, że nawet się pojawiało w różnych czasopismach w stylu PSX Extreme na okładkach. I ludzie pokładali z tym nadzieję, że to będzie zajebiste. To było naprawdę spoko, Apokalips. I to jest tak, Bruce Willis, prawdziwy Bruce Willis walczy, kurwa, z czterema jeźdźcami Apokalipsy w takim futurystycznym świecie. Bardzo ciekawe podejście i bardzo ciekawe, że udało im się Bruce'a Willisa w to wciągnąć. Czy bykła, miałeś Amigę? Stary, zobacz sobie na zdupy. Jest top 30 najlepszych gier z Amigi, sprawdź sobie. Przegryw. Cześć Maciek, oglądam właśnie twoje odcinki z GTA Vice City i zastanawiam się, dlaczego męczysz się na konsoli w takich starych gierkach, zamiast pograć sobie na PC, bo mi się źle gra na PC-cie, wiesz, ja... mi się dużo łatwiej nagrywało, mając konsolę, dużo prościej niż PC, niż na PC-cie. I dalej tak jest. Mam PC-ta, który ma 7 lat i nawet tutaj zdarzają się jakieś syfy. Aquanauts Holiday. Czy grałeś lub oglądałeś kiedyś grę World in Conflict? Nie, chyba nie. Czy w Stronghold popularną twierdzę grałem? Nie. Arc de Lat Collection. A to jest kolekcja Arc de Lat. Tylko no właśnie. Ona teraz znowu chyba wyszła na... jest w PS Store dostępna, ale komu by się w to chciało grać? Arc Grey Party Pack. A, Smash TV. To była jedna z pierwszych takich hardkorowych gier pojebanych, że właśnie walczyłeś z hordami przeciwników. Jezu, automatowe strzelanki, zajebiste to było, kurwa, kochałem to. Potem powstawały takie jak Time Crisis, spoko rzeczy. Armored Core, no i właśnie, tutaj mamy Armored Core. I ja grałem w jedynkę, na pewno, ale tylko sobie pogrywałem w jedynkę. W dwójkę, Master of Arena nie wiem, czy grałem. Natomiast za którejś z tych Armored Core odpowiadał Miyazaki od From Software. Project Fantasma. I teraz będzie znowu From Software. I znowu From Software będzie odpowiadało za któregoś Armored Core. Za tego nowego. To jest Armorings. To chyba nie była najlepsza gra, bo ja na pewno w nią nie grałem. Grałem w dużo gier na PlayStation 1 z prostego powodu, no bo były piraty. Army Men 3D. Tylko raczej grałem w te lepsze, nie? Ktoś sobie wymyślił w pewnym momencie, a właściwie 3DO sobie wymyśliło, że będzie super, jeżeli będziemy grali żołnierzykami, którymi normalnie się człowiek bawi, jeżeli będziemy nimi grali jako kurwa żołnierzami w jakąś grę wojenną. I parę osób w nią grało, nie? No ja nie. Mnie to kompletnie nie kręciło, kurwa. Granie żołnierzykami w grę wojenną, no ja pierdolę. Jakbym chciał żołnierzykami sobie pograć, to bym sobie pograł żołnierzykami, pobawił się nimi. A tu jeszcze w ogóle z podkradaniem się, Dante, Tyke, a la Commandos, kurwa, co oni wymyślali, naprawdę już nie mieli co robić, nie? Army Man Air Attack, no to też dalej Army Man, ale trochę w stylu Desert Strike, albo Jungle Strike, albo... Kurwa, był Desert Strike, Jungle Strike? Desert, Jungle i coś jeszcze. No i nie pamiętam. Czy będzie Metal Gear Solid lub Mirror's Edge? Chciałbym bardzo Metal Gear Solid, ale wątpię, czy ktokolwiek to będzie oglądał, więc to się troszeczkę mija z celem, nie? Kurwa, ile tych Army Men, ja jebie, nie? Green Rogue. Jezu, Sarge Heroes, już kurwa, wszystkie trochę na śmiesznie, trochę na poważnie, kurwa, nie da się, nie da się. No dojebali, kurwa, mocno tym Army Men, naprawdę, World War, Land Sea Air. To się sprzedawało, kurwa, 3DO... Sprzedawało to jak złe, jak widzicie. No jest Artur, Ready to Race. O Boże. No jak się domyślacie, w to nie grałem. Assault Rigs. Wyszła całkiem niedawno gra, znaczy niedawno, z 3 lata temu, gra VR-owa, która była bardzo podobna do tego na PlayStation. Assault Retribution Midway. To jakieś popłuczyny, kurwa, z tego widzę, z... muszą być nawiązania jeszcze do Mortal Kombat.
Asteroids wyszło. To jest oldschoolowe Asteroids, tylko w nowej odsłonie. Asteroids z lat 70. Kultowa gra, jedna z tych, które spowodowały, że no w ogóle mamy gry. Zresztą tu mamy Atari, Anniversary Edition Redux i mamy nie Ponga, tylko, Jezu, Arkanoida, nie? Tak? Nie, Super Breakout. A może to się nazywało? Też Arkanoid gdzie indziej. Atlantis, The Lost Empire. To jest niedoceniona Disneya animacja tak w ogóle. Natomiast gra chyba nie jest niedoceniona, chyba jest raczej chujowa, bo raczej były chujowe te gry, nie? A-Train, Trains Power Money. A, jak SimCity trochę. Od Maxis zresztą to jest jak SimCity. Maxis było w ogóle SimCity, wow, kochałem SimCity 2 i SimCity 3000 kochałem. ATV Mania, no nie miałem okazji w to zagrać i tak by mi się bardzo nie chciało. ATV Racers, no tym bardziej, kurwa, no. Znaczy, ja wiem, że to na zasadzie Mario Kart i tak dalej, Crash Nitro Racing i tak dalej. No ale nie. ATV, Boże, ile tych ATV, kurwa, jeszcze. ATB, pamiętajcie, że nie ATV, tylko ATV. Ja pierdolę, myślałem, że tam jest Peja. Myślałem, że ten na środku to jest Peja, a ten obok to Sobota. Ale nie, to jest Austin Powers, Pinball. No to w czasach Amigi może by mi się chciało w takiego pinballa grać, ale... Autodestruct. Słyszałem o tej grze, gdzieś o niej przeczytałem, natomiast no nigdy nie miałem możliwości w nią zagrać. I dobrze. Azure Dreams. Bardzo lubiłem tę grę, chociaż ona nie była wcale jakąś specjalnie dobrą grą. Natomiast było w niej fajne to jest produkt od Konami, czyli od tych, którzy zrobili Suikodena, Vandal Hearts, więc zaufałem im w ciemno. Fajne jest to, że idziesz do takiej wieży i tam się po prostu, masz taką wioskę przy takiej wieży i w tej wieży za każdym razem jest inny układ planszy, inne rzeczy. I jak wracasz do wioski, to są tam dziewczyny, które możesz podrywać i z którymi się związać w pewnym momencie. I tak, i to był fajny system. Pamiętam jak na kurw z moim tatą żołnierzyki kulą rzucaliśmy i się przewracały. Stary, no to ja miałem, wyobraź sobie, gościa od angielskiego, do którego chodziłem. Ja miałem wtedy, nie wiem, z 10 lat. On był takim studentem. Bardzo fajny typ. On uczył mnie angielskiego na podstawie komiksów się uczyliśmy i różnych takich rzeczy związanych z popkulturą. I potem on mi zadawał z tych komiksów na przykład właśnie słówka, żebym się ich nauczył na później. Uczyliśmy się też oczywiście gramatyki i tak dalej. I on mi, pamiętam, kiedyś pokazał całą szafę żołnierzyków, które miał i w które grał, bo on był rocznik gdzieś mojej siostry bardziej, czy gdzieś 76. I on ze swoim bratem się bawili takimi żołnierzykami i oni mieli specjalne gumy do tego, żeby strzelać do nich. Takie naciągało się gumę i się strzelało i wtedy na przykład mogłeś na raz trzech trafić, a mogłeś jednego trafić. Taki początek w sumie gier bitewnych, nie? A to się nazywało dokładnie nie Azure Dreams, znaczy może w Stanach to wyszło jako Azure Dreams, ale chyba w Europie albo w Japonii było Overlife Azure Dreams. Backstreet Billiards. No nie, bardzo by mi się nie chciało w to grać, kurwa. Doszliśmy do literki B. Backyard Soccer. No to jest bardzo backyard. Go Team! Boże! Jakie gówno! Straszne. Infogrames to zrobili. Infogrames zrobili zajebistą rzecz, czyli North and South, jedna z moich ulubionych gier na Amigę. Student bawił się żołnierzykami. Nie, stary, kurwa, on dawno już nie był studentem. On dawno już się nie bawił tymi żołnierzykami. Miał po prostu w szafie po tym, jak się bawił ze swoim bratem, który był od niego tam młodszy o 6 lat. Czy coś takiego, że mieli po prostu takie zabawy. Mieli też zabawy, że grali w ryzyko. Grałem z nim po angielsku też w ryzyko. I graliśmy właśnie w gry planszowe po angielsku też. Baldi's, no to tak jak Settlers, nie? Było troszeczkę... Crazy Strategic Fun. Ball Breakers. To też mogłoby być na Pornhubie, kurwa, z tą. Mam żołnierzyki w piwnicy, chodź pokażę ci. Ja wiedziałem, że taki komentarz padnie. Nie ruchał mnie, od razu mówię. Nie ruchał mnie ten student. Albo ja czegoś nie pamiętam. Ball Blazer Champions. Tak, zaraz będzie Battle Arena Tonshinden. Musi być, ale jeszcze trochę. Ball, bo jeszcze jest Ball, co? Ballerburg Castle Chaos. Chaos. Czy będzie złoty przegryw? Będzie, jeżeli uda się młodemu Matiemu zmontować to na czas. Bo montuje w tej chwili tego, nie? YouTube Rewind. Bo Lolo chory. Barbie Explorer. To też by się nadawało na Pornhuba. Ten tytuł. Boże, jakie gówno straszne. No ale jakieś dziewczynki w to grały na pewno. Barbie Super Sports. W złą stronę jedziesz, debilko. I cyk.
No dobra, kurwa. Barbie, Gothic Have Games. To są te gry. Your turn, Barbie. I Barbie Race and Ride. Boże. Jak, ale jaka dziwna grafika, tak jakby się renderowało tło. I ten koń był też trochę renderowany, trochę nie. Pojebane. Bases loaded 96, double header. No, brzydki ten baseball, strasznie, z 95 roku. No i ile bym dał, żeby wrócić do czasów, kiedy robiło się bazę na polanie z kolegami. I widzisz, i to były fajne czasy, bo mieliśmy też w chuj gier, naprawdę, była i Amiga, i zaczęło się pojawiać PlayStation, a i tak robiliśmy te bazy z kolegami. Barbie to klasyk, szanuj gierki z Barbie. Jak oceniasz pierwszego Mortala na PS1? Wiesz co, nie grałem na PS1 w Mortala, grałem na... W pierwszego Mortala grałem na Amidze 500 i potem w drugiego Mortala też grałem na Amidze 500. Więc ciężko mi to ocenić. A w czwórkę na przykład Mortala, tego pierwszego 3D Mortala, to grałem na PC-cie już. Tak? Albo na PlayStation? Nie, na PC-cie. Bloody Roar też było git, będzie na pewno. Batman and Robin. 98. No, graficznie to nie wygląda jakoś kurwa źle, powiem wam, jak na PlayStation 1. No dobra. Batman Beyond, Return of the Joker. Batman Beyond to w ogóle była super animacja. Kurwa, uwielbiałem. No w ogóle Batman Animated Series też nie, ale Beyond było czymś innym ciekawym. No ten już nie. Batman Forever Arcade. No to beat'em up jakiś ewidentnie. Natomiast no nie jest to jakaś wybitna gierka. Batman Gotham City Racer. Absolutnie nie mój klimat. Bardzo, bardzo nie mój, chociaż tak jak mówię, animacja zajebista, nie? Znaczy nie ta animacja, tylko w ogóle animacja Batman Animated Series. Jest Battle Arena Toshinden. No to był największy przeciwnik Tekkena, tak na dobrą sprawę, na samym początku, jeżeli chodzi o PlayStation. Ale no jednak kudy mu do Tekkena, nie? Daleko. Bardziej wyglądał tutaj jak Virtua Fighter. No tutaj dwójeczka. Też nie była jakoś super. Ja miałem, w ogóle to była jedna z pierwszych gier, które kupiłem, pamiętam, ale nie byłem zachwycony. I to oryginał. Battle Arena Toshinden 3. No tu już było trochę lepiej, natomiast dalej, no patrzcie na te postaci, daleko im do realizmu, a nie są też aż jakoś super kreskówkowe. Bliżej tutaj do Bloody Roar, Battle Hunter, to nie mam pojęcia co to jest, kompletnie nigdy w życiu czegoś takiego nie widziałem, nie? Kurwa, nie wiem nawet na czym to było. Battle Stations. No, wygląda to kurwa całkiem spoko, powiem wam. Electronic Arts to robiło. Nigdy nie widziałem tego, ale wygląda całkiem spoko. Battle Sport to już nie wygląda spoko. Ciekawe, czy zrobię kiedyś film o Lobo. Wiesz co, wydaje mi się, że Guy Ritchie miał robić ten film, tak na dobrą sprawę. Ale no nie. Czy grałem na Sega Saturn? Grałem u kolegi. Nigdy nie miałem Sega Saturn. Sega Saturn się też szybciutko skończyła, no. Miała potencjał, natomiast no nie miała szans jednak z PlayStation. Dreamcast miał szansę i to duże, ale to arneu.com, arne.eu zrobił bardzo fajny materiał o Sega Dreamcast. Beast Wars, Transformers, no nie moja bajka kompletnie. Kupowało się Neo Plus, PSX Extreme, jeszcze PSX Fan się kupowało. Neo jeszcze, przed Neo Plus było Neo w ogóle, więc wiesz. Beyblade, to bardzo też nie moja bajka. Beyond the Beyond. Kompletnie nie wiem co to jest, no to jest JRPG jakiś. Natomiast widzę, że jest bardzo chujowy. Bigger Accolade to wydali. No to ewidentnie dla Cool Borders musiała być konkurencja, ale no nawet się nie zbliżyło do Cool Borders, które w PlayStation wspomina najlepiej chyba każdy, nie? Bass, dobra kurwa, Big Bass, Big League Slugger. No taki bardzo japoński baseballik, ale ci ze Stanów kupiliby wszystko, chociaż w Japonii baseball też jest bardzo, bardzo popularnym sportem. Oficjalny polski PlayStation magazyn, tak, też był. Bowling to, bilard też, no kurwa. Naprawdę, to było zajebiste, ja to uwielbiałem, Biofreaks. Było takim czymś przed jeszcze Mortal Kombat. Tak mi się wydaje, że było to przed Mortal Kombat 4. Może nie jestem pewien, ale na przykład można było wbijać przeciwnikowi kawałki rzeczy w ciało i one zostawały podczas walki. Ja w to grałem na PC-cie, więc była też dużo lepsza rozdzielczość, nie?
Secret Service była fajna gazetka, tak, i tam był kącik, zresztą kącik konsolowy i stąd też redaktorzy się przenieśli i zrobili Neo. Co, co? Jakub, od jakiegoś roku lub więcej zauważyłem na kanale pod filmami bardzo małe wyświetlenia, rzędu 1500 do 3000, kiedy średnia była 15 do 20 tysięcy, z czego to może wynikać, twoim zdaniem? Wiesz co, ja sobie sprawdziłem, szczerze mówiąc, i sobie tak cofnąłem, jak to było na przykład rok wcześniej i tak dalej, i było sporo gier, na przykład 2-3 lata temu, które miały po 1500 wyświetleń, po 2000 wyświetleń. Wiesz co, przez większą konkurencję tutaj chodzi też o to, i też, no wiadomo, że ukrywanie starych kanałów przez YouTube'a, ale też no mniej osób chce mnie oglądać i jakby ja się z tym absolutnie, wiesz, godzę i nie mam z tym problemu. Gram, i tak gram w gry, więc czemu miałbym ich nie wrzucać, no. Niech sobie będą, niech sobie ludzie oglądają, ja się, wiesz, bardzo cieszę, jeżeli ktoś ogląda, jeżeli nie, no to chuj, trudno. Są gry, które zależałoby mi, żeby ludzie oglądali, w które naprawdę mi się dobrze gra. No ostatnią taką grą, w którą w tym roku najwięcej osób oglądało, to było oczywiście Elden Ring, gdzie, wiesz, zawsze sobie myślałem, że pod Skyrim będą gigantyczne wyświetlenia, a tu chuj, nie są. Ale no nie ma problemu, kurwa, no po prostu gram sobie w to i tyle. Wiem, że teraz jest bardziej popularne, kurwa, chodzenie wśród najebanych ludzi na Twitchu, kurwa, z kamerką i tego typu rzeczy, czy kurwa z transpłciowymi osobami przebywanie. To się wtedy najbardziej sprzedaje. Natomiast ja myślę, że to jeszcze wróci i ja robię po prostu swoje, ja po prostu, kurwa, jestem graczem. Od zawsze gram w gry, kocham gry, kurwa, i tyle, nie? Maciek, co możemy zrobić, by zniszczyć twoją konkurencję? Nie musicie niszczyć konkurencji. Absolutnie. Nie potrzebuję tego, ja się sam wybronię. Bardzo wam dziękuję oczywiście też za chęć. I serio właśnie mówię o tym, bo też tak się zastanawiałem, kurwa, no. Znaczy, wiesz co, kiedy... To nie była średnia 15-20 tysięcy wyświetleń. To nie było takich pod jakimiś naprawdę, na samym początku kanału, pod naprawdę jakimiś srogimi tytułami, pod GTA i tak dalej, to tak było. No to było dużo większe wyświetlenia, wiadomo. Ale potem na przykład What Remains of Edith Finch były dużo mniejsze, kiedy zacząłem grać w indyki jakieś i tak dalej, kiedy no widzicie, ja nie gram w popularne gry, no ja nie siedzę, kurwa, nie napierdalam FIFA, nie gram w, kurwa, Call of Duty, w Fortnite, w LoL'e i tak dalej, w, kurwa, w GTA tam coś tam roleplaye, chociaż może, kurwa, w to bym akurat mógł zagrać, nie? Co to jest Blast Chamber? Dobra, wracamy do gier na PlayStation 1. Jakie dziwne, kurwa. Zaraz to coś takiego, kurwa, zrobi Czajnik albo Freeze albo Rezi. Tylko w prawdziwym życiu. Blast Lacrosse. Lacrosse wyszła gra, kurwa, no to ja nie dziwię się, że w Stanach, nie? No bo kto, kurwa, w Polsce grałby w Lacrosse'a, nie? What a check, Blessed Radius. To też nie moja bajka jakoś specjalnie. Blaster Master, Blasting Again. Blasto pamiętam jak wyszło. Ciekawy design. Takie w stylu Warner Brothers, trochę w stylu właśnie Marsjanina i Królika Bugsa. To pamiętam, Blazing Dragons, Terry Jones tutaj podkładał głos, czyli jeden z gości z Monty Pythona, którego bardzo lubiłem. Natomiast samej gry nie znałem, tylko o niej słyszałem. To jakieś gówno straszne. Och, proszę, kurwa, no tutaj mamy klasyczek, Blood Amen Legacy of Kain. Piękna gra, która ona wyszła na PlayStation 1 właściwie jako jedna z pierwszych, na samym początku praktycznie. Potem powstało Legacy of Kain Soul River, natomiast Legacy of Kain Blood Omen było takim czymś innym. Też ten rzut, który mamy tutaj z góry, cała historia, mroczna gra, bardzo fajna rzecz, bardzo naprawdę polecam. No i mamy Bloody Roar, to też była z Hudson Soft, bardzo spoko bijatyka. Zobaczcie, jaka ona jest płynna w porównaniu na przykład do tego, co było w tym Battle Arena Toshinden. To była gra, w której było już tam 6 postaci i każda mogła się zamienić w swój zwierzęcy odpowiednik po odpowiednim naładowaniu pasków. A potem wyszła druga część, tutaj proszę bardzo. Natomiast mi się chyba jedynka bardziej podobała. Druga była już trochę przekombinowana. Ale mimo wszystko to była fajna gra. I teraz nie mogę sobie przypomnieć, czy twórcy tego zrobili Dead or Alive, czy nie. Nie pamiętam. Chyba nie, ale nie jestem pewien. Blues, Big Musical.
A wychowałeś się na Mortalu czy Team Tekken? Stary, i to, tak totalnie, bo Mortal był wcześniej, a chwilę później był Tekken i w Tekkena też wsiąknąłem i wsiąknąłem totalnie w Tekkena trójkę. Wagon, Bladomen, piękna gra, haha, nigdy nie ogarniałem co w niej chodzi, ale grało się super, mam oryginał. Dokładnie, cześć Wagon, witam cię serdecznie. Właśnie mówiłem ludziom tutaj o tym, że byłem u ciebie wczoraj na live'ie, więc dziękuję bardzo za odwzajemnienie. Tak. Dark and Darker nie grałem. I nigdy nie grałem w Blues Big Musical. Straszne gówno widzę jakieś, no ale to dla dzieci, wiadomo. Board Game Top Shop. O Boże. O Boże, nie, nie, to jakieś bardzo dziwne coś japońskiego. Bob Budowniczy wszystkiemu zaradzi! Bob Budowniczy nie jest sam! Zadam jeszcze serio, od lat ma bardzo małe wyświetlenia, a bardzo fajne gameplay nagrywa. No staram się nagrywać gameplay, staram się być przy tym konsekwentny. Nie nagrywam praktycznie w ogóle live'ów, teraz robię wyjątek, dlatego Bololo jest chory, a ktoś musi zmontować YouTube Rewind, więc padło na Mateusza, młodego Matiego, który montuje przegrywy i po prostu dzisiaj już nie dał rady zmontować. No ale oczywiście przegrywy będą dalej. Skończymy A Plague Tale oczywiście i Bomberman albo Dyna Blaster, jak kto woli. Skończymy A Plague Tale, a potem... no i oczywiście God of War, nie? A co potem będzie, to już zobaczymy. Czy będzie Psi Patrol? Psi Patrol, kurwa. Co to jest? Bombing Islands! To jest jakaś taka trochę logiczna, nie? Czy nie? Grało się w Mortala na salonach, to prawda. Co? Bomboc. Nigdy nie słyszałem o tej grze. No ale może ona wyszła tylko w Stanach Zjednoczonych. Młody Mati do szpaku. No prawie. Bardzo dziwny baseball, wyglądający trochę jak 4D. Był kiedyś 4D Boxing, na Amigę wyszło, 4D Boxing i na PC też. 4D Boxing i 4D Tennis. 4D Tennis, 4D Boxing. To tak wygląda. Bottom of the Ninth. Też jakieś straszne gówno. Co tutaj jeszcze? Cały czas to Bottom of the Ninth? Tak. A że kolejne edycje. Ojej, to tego mogło wyjść kurwa sporo, bo to Stany Zjednoczone, prawda? Bowling, naprawdę. Gra się nazywała po prostu Bowling. I chuj, chuj z wami. A ta się gra nazywała po prostu Boxing. I to ten sam A1 Games. Co my tutaj mamy? Brahma Force, The Assault of Bedlogger 9. Kompletnie nie wiem, mechem się tutaj poruszamy ewidentnie. Ale tutaj mapka trochę jak z Metal Gear Solid. Czy możemy liczyć na Hogwarts Legacy? Chyba tak, ja bym chętnie pograł w Hogwarts Legacy. Braindead 13. To wygląda w ogóle jakby to robili twórcy tego, Dragon Slayer i bardzo możliwe, że tak jest, nie? I pewnie też o to chodzi. O Jezu, Bratz, nie wiem czy pamiętacie te kurwa laleczki, Bratz dla dzieciaków, no strasznie to było pojebane. A ta taka muzyczna gra. Ale syf. Brave Fencer Musashi i uwaga, to było spoko, to było od Squaresoftu. O właśnie, i tam było Final Fantasy VIII Playable Demo CD. Ja miałem to w wersji angielskiej. Tfu, a nie angielskiej, miałem to w wersji japońskiej. I grałem trochę w to w Brave Fencer Musashi. To było takie jednak bardziej zabawowe. No bardzo kurwa japońskie. Więc w pewnym momencie mi się odechciało w to grać i nie skończyłem tego. Znaczy nawet nie skończyłem, pograłem może kurwa z 4 godziny. Hej Maciek, a planujesz krótką serię z Final Fantasy VII Crisis Core Reunion? No właśnie chyba nie, bo Crisis Core nigdy nie było moją grą wyboru, jakoś, nie wiem, nigdy mi się nie podobała i nie jestem pewien, czy będzie mi się chciało. Ludzie starej daty czekają na kontynuację Final Fantasy IX? Czemu kurwa na dziewiątki? Czy dziewiątka było spoko? Był Vivi ulubieniec wszystkich, był Zidane, no ale przede wszystkim Vivi był ulubieńcem kurwa, nasz Mac. Breath of Fire 3 i to była bardzo fajna gra, którą lubiłem od Capcomu. To też był jeden z tych, no patrzcie kurwa jak się zaczyna kurwa gość, mały smoczek Whelp spalił kurwa dwóch gości. Widać, wiadomo jaka jest animacja, podobało mi się to, że razem z głównym bohaterem, że główny bohater dorastał w tej grze. I to była naprawdę spoko gra Breath of Fire 3. Fajny RPG, ja byłem, kochałem japońskie RPGi. Breath of Fire 4. No i właśnie, bardzo mi się podobała ta grafika, bo ja uwielbiałem taką grafikę jak w Xenogears, natomiast nie zagrywałem się w czwórkę, jakoś chyba wtedy w 2000 roku, no tak, ja wtedy na PC-tach głównie grałem, więc pewnie o to chodzi. Sorry, 10, nie 9, aha, kontynuację dziesiątki, żebym dalej w to zagrał, kurwa, zapomniałem o tym, widzicie, właśnie.
I to była jedna z tych rzeczy, na przykład, kiedy zacząłem grać Final Fantasy X na przegrywie, bo pamiętam, że chyba akurat nic nie wyszło i wtedy sobie pomyślałem, kurwa, pogram Final Fantasy X i to była gra, która jak zobaczyłem, jakie ma wyświetlenia, to stwierdziłem, kurwa, no to chyba się nikomu nie podoba, no to w takim razie nie powinienem w nią grać. No i w pewnym momencie odpuściłem, no bo też bardzo szybko ona... Znaczy wiedziałem, że ona jeszcze będzie w chuj długo trwała, więc no nie było sensu, nie? A ja już ją też przeszedłem, kurwa, dwa razy. Czy znam Alundra? Było przed chwilą Alundra. Oczywiście, że znam. Grałem i bardzo lubiłem Alundrę. W Brigandine nie grałem nigdy. A to chyba taktyczny RPG, co? Ale lubiłem taktyczne RPG japońskie. Broken Helix. Jakie czołganie chujowe, Bart and Jake. Od Konami. Nie grałem w to. Broken Sword, słuchajcie, do dzisiaj możecie sobie spokojnie, ja podejrzewam, że to jest na jakichś iPadach i tak dalej, Broken Sword, The Shadow of the Templars i w ogóle Broken Sword, to jest zajebiste, to są zajebiste point and click przygodówki, polecam z całego serca. O właśnie, The Smoking Mirror, druga część. Bardzo fajne, strasznie lubiłem, tak samo Indiana Jonesa lubiłem, w ogóle ja lubiłem point and click, goblins i tak dalej. Jezu, bowling kolejny jakiś, jeszcze brzydszy niż poprzednie. I jeszcze kolejny, druga część. Sąsiedzi z piekła rodem chyba raczej tutaj nie będzie. No, śmieszne, że kurwa Xenogears nie było dostępne w Europie, a kogo znam, co miał PS1, to w to grał. No oczywiście, bo graliśmy wszyscy na piratach, nie? No ja też miałem może kurwa trzy oryginalne gry na PlayStation 1. Dopiero później zacząłem kupować sobie tak kolekcjonersko. Znaczy nie, nawet nie kolekcjonersko, dlatego bo na PlayStation 2 sobie w nie grałem. Bubsy 3D, no jest to jedna z chujowszych gier, nie? Siema, grałeś w Thrill Kill, tę nieopublikowaną bijatykę, co po jej bańcem w kaftanie i innymi freakami lało się. Oczywiście, słuchajcie. Grałem w Thrill Kill, gra, która nigdy nie wyszła, ale w Polsce można było w nią pograć, kurwa, rozumiecie? Bo deweloperzy mieli jakąś przygotowaną wczesną wersję i ta wersja, piraci dorwali tę wersję i ona była normalnie, kurwa, dostępna u piratów. I Thrill Kill było zajebiste i nawet magazyn PSX Extreme zrobił recenzję Thrill Kill, kurwa, recenzję z oceną, a gra nie wyszła, rozumiecie? I była afera z tego. O Boże, bardzo bym nie chciał w to grać, Bug Riders. Kurwa, ktoś wpadł na to, że... GT Interactive Software i że będzie się to sprzedawało. Bugs Bunny and Time Busters, to słyszałem, że to było spoko, ale ja w to nie grałem. Dla mnie ten klimat był już za bardzo dziecięcy wtedy. Albo Lost in Time było? To chyba Lost in Time to była druga część, lepsza. O, Babsy Energik pozdrawia. A Bug's Life. No to wiadomo, że Mrówka Z i A Bug's Life to były dwie gry, które wyszły... dwa filmy, które wyszły obok siebie. Ej, czy u was się pojawia na ekranie napis 1924PX? Macie coś takiego? Bo ja, kurwa, czegoś takiego nie mam. I się zastanawiam, czemu się, kurwa, coś takiego pojawia. Na samym środku ekranu, kurwa, czy coś takiego jest. O, tu powinno być, w tym miejscu. Bo ja tego nie mam, nie? Na przykład. Nie wiem, skąd to się, kurwa, wzięło. Ja czekam na Breath of the Wild 2. Znaczy, też czekam trochę. Nie macie tego. Dobra, to u mnie tylko się to pojawia. Nie wiem, dlaczego to się u mnie pojawia. Nie macie, dobra. To u mnie się pojawia. To była genialna gra, kurwa, od Squaresoftu, Bushido Blade, ja o niej mówiłem w ulubionych grach na PlayStation 1. Słuchajcie, to była naprawdę fantastyczna gra, kurwa, i nie ma w tej chwili takich gier, chociaż może jest Hellish Quarry, tak się, czy jakoś tak, taka polska gra, która opowiada o pojedynkach szlachciców. To jest, oddaje dokładnie tego ducha. Mamy tutaj, szczególnie te plansze uwielbiałem właśnie, jak padał ten śnieg. Nie było tutaj muzyki, nie było jakichś efekciarskich pierdół. Po prostu jeżeli dobrze trafiłeś mieczem, to zabijałeś przeciwnika i koniec, nie? Wystarczył jeden cios, koniec. O, widzicie, koniec. I tyle, nie? Wystarczyło dobrze trafić. I były różne do wyboru bronie. Był jeden boss, który się Katz chyba nazywał i który strzelał, kurwa, z pistoletu jebany. Ale Bushido Blade, kurwa, miód, naprawdę. No i proszę, Bushido Blade 2. Natomiast mi się bardziej Bushido Blade 1. Chuja! Bushido Blade 1 mi się bardziej podobała.
No i to było właśnie takie podchodzenie. Basta Groove też, kurwa. Zagrywałem się w to jak pojebany. Mega mi się to podobało. Muzyczna gra, ale tak się, kurwa, fajnie w to grało. Serio. Basta Groove 2 już mniej. Znaczy, nie, no też była fajna na pewno, ale ja na pewno mniej grałem w 2, nie? Czy będzie na przygrywie dodatek Elden Ring? No pewnie, jeżeli wyjdzie, to oczywiście, że będzie. Ale widziałem, że dodatek, który ma wyjść, to jest dodatek multiplayerowy. A my raczej tutaj PvP nie robimy, nie? Więc... To na przykład te rzeczy były na automatach u mnie, kurwa, na osiedlu, nie? Te Basta Move. Jadę. Dobra, spierdalajcie już z tym. Buster Bros. To też było, oczywiście, że to było na automatach, kurwa, na osiedlu, nie? Dobra, Buzz Lightyear to bardzo nieciekawe. The Contra Adventure, no to już popłuczyny po, kurwa, oryginalnej kontrze. Ale widać, że jednak, kurwa, ludzie w to lubili też trochę pograć. C12, czyli C12. Pamiętam, że jak to wyszło, ale nie pamiętam, żeby się ludzie tym jakoś specjalnie jarali, nie? O Boże, jakie gówno, Big Game Hunter. Warszawskie powietrze niczym Doniu, moja przestrzeń, dziękuję Warga, teleportowała mnie do czasów Boombox, Dedal Kozak, ludzie nie wiedzą co dobre. Damian, słuchaj, no zobaczysz, kurwa, nową płytę, jak rozpierdoli, bo rozpierdoli, tyle wam powiem. Nie strzelaj do jelonka! Violation. You have fired your weapon within 200 yards of a building. Haha, this is illegal! The penalty for this is a fine. Ale zajebiste, takie coś było, kurwa, naprawdę? O nie, no Caesar's Palace, no to doszliśmy do C już, fajnie, dobra. To jakieś, kurwa, te, no bez sensu. O, Capcom versus SNK Pro. Nie grałem w to, grałem w inne wersje Capcom versus SNK, ale w to konkretnie nie grałem. Ona się nazywała Mai Shiranui, pamiętam ją. No miała dużo wycięć, to człowiek pamięta. To jakieś straszne gówno, Current Driver presents Grand Tour Racing 98. Chociaż płynnie chodzi. No trochę już przestało. Pozdro Warga ze szpitala. Marcin Król, mam nadzieję, że wszystko u ciebie dobrze. Karty. Cardinal Sin! O Boże, Nine Ain't Nine Studios. Oni naprawdę starali się jak mogli, a robili chujowe gry. To było ewidentnie próba, taka bardziej w średniowieczu, zrobienia czegoś, co robiło Soul Calibur, nie? A właściwie Soul Blade. Carnage Heart. Nie mam bladego pojęcia, co to jest. To jakieś mechy. To widzę. Ale nic poza tym. O Boże, Card War Series. Totalnie nie moja bajka, słuchajcie, nie. Duszę Kasper. No to było po tym, jak wyszedł ten film o Kacprze. I przyznam wam, że się popłakałem na tym filmie. Jak on opowiadał swoją historię o tym, jak... że poszedł na sanki i na tych sankach, że jego tata był, no że no, musieli być bogaci, bo mieli jakiś tam dwór, ale poszedł na sanki i na tych sankach, on opowiadał to Christinie Ricci, która grała wcześniej w Rodzinie Adamsów i zachorował i potem umarł, nie, bo nie było lekarstw. Kiedy pierwszy singiel z nowej płyty, wiesz mniej więcej kiedy, kurwa, no ja już mam nagrany, nie, ale kiedy on wyjdzie, fuck, nie wiem, musiałbym teledysk do tego zrobić. W to nie grałem jeszcze. Znaczy, jeszcze nigdy w to nie grałem i nigdy nie zagram. Castlevania Chronicles, no to jest to Castlevania. Ewidentnie ta stara jeszcze z czasów Nintendo nawet wręcz, bym powiedział. Ale to, no jedna z najlepszych gier w ogóle, jakie gram. Czekajcie. Musiałem sobie przesunąć trochę ogrzewanie. Naprawdę jest to jedna z najlepszych gier, jakie kiedykolwiek grałem. Castlevania Symphony of the Night. Fantastyczna grafika dwuwymiarowa. W momencie, w którym wszyscy stawiali bardzo mocno na PlayStation, żeby była jednak grafika trójwymiarowa, to oni zrobili coś takiego. I gra, no wow, Konami po prostu rozjebało. Zajebiści bossowie, backtracking, który cię nie wkurwiał. To, że skończyłeś zamek na 100%, a się okazywało, że można było go na 200% zrobić, nie? Które solsy były dla ciebie najtrudniejsze? Znaczy, można powiedzieć, że dwójka, ale to tylko przez Avermedię, nie? Więc ciężko tutaj powiedzieć. Nie no, chyba jedynka tak najbardziej przez to, że musiałem się w to wdrożyć. Chociaż nie no, najtrudniejsze to było dla mnie Sekiro, jak wiecie. Championship Motocross. Tu widzę, że jakiś syf i się nie doczytywały rzeczy.
albo tak specjalnie zrobiony jest, żeby lepiej było widać to, gdzie jedziemy. No nie, kompletnie nie moja bajka, wyścigi z motocrossami i tak dalej. Championship Surfer, nie znałem tego, natomiast ciekawy koncept. No nie wyszło mu. Szachy! Super, Agatek. O Jezu, Chess Master, no pamiętam kurwa tego dzioda, nie? I stary pad do PlayStation tam był jeszcze. Chess Master 2. Wow, wow, kurwa, Szachy 2. Chicken Run, no to kurwa wiadomo, że to jest jedna z najlepszych animacji, jakie wyszły. Natomiast w samą grę nie grałem. Eidos, czyli ci od Lara Croft. Chocobo Racing Squaresoftu. No to to na zasadzie zróbmy teraz konkurencję dla Mario Kart. No ale jak tu zrobić konkurencję? No nie da się, kurwa, no. Znaczy, i tak to cały czas to samo jest. Chocobos Dungeon 2, no bo jedynka wyszła tylko na japońską, na japoński rynek. Mogul. No tylko dla ultra fanów. Chronicles of the Sword. O Jezu, jakie gówno! Potworne gówno, słuchajcie. Słuchajcie, bo coś widzę, że zacina tutaj. O, Chrono Cross. Słuchajcie, to jest gra, której... Jeżeli chodzi o gry, to żałuję, że w nią nie grałem, bo naprawdę grałem i w Chrono Triggera, no i właściwie wszystkie gry Squaresoftu i nigdy nie grałem w Chrono Cross i tak samo nie przyszedłem nigdy Vagrant Story. Więc to są rzeczy, które no żałuję, że nie zrobiłem, nie? A Chrono Cross, pamiętam, dostawało oceny 10 na 10. Tak, wszystkie są NTSCU, tutaj gry, dlatego, bo to jest lista z amerykańskimi, bo właściwie wszystkie amerykańskie gry i tak wyszły w Europie, które miały wyjść, natomiast japońskich tutaj nie będę dawał, bo japońskich jest tyle, kurwa, jest 11 tysięcy, łącznie z tymi japońskimi i to są czasami naprawdę takie pierdoły, że szkoda gadać. Więc nie ma to sensu, kochani. Nie ma sensu kupować kredensu. Maciek, ja tylko żartowałem. Nigdy ciebie nie kocham. The City of the Lost Children to był bardzo fajny film i teraz nie pamiętam kogo, ale to był francuski reżyser. Jean kurwa chuj, ale nie pamiętam który. Przyznaj się, że Artorias jest najłatwiejszy, prawda? Ale kurwa, kocham Artoriasa bardzo mocno. Dawaj High on Life. Civilization 2, no spoko. High on Life, nie wiem, czy chce mi się... Gra jest bardzo słabo oceniana. Nie wiem, czy mi się chce w to wpierdalać, nie? A Civilization, wiadomo, zawsze spoko. Cleopatra's Fortune, no nie, to jakieś, kurwa, tetrisowate rzeczy. Clock Tower. No to tutaj też mamy legendę trochę horroru na PlayStation, natomiast, no patrząc na grafikę, nie bardzo się chce w to grać, prawda? Clock Tower 2. The Struggle Within. Co? Poza Chrono Crossem, który w PAL się nie pokazał. Nie pokazał się w PAL, tak? A Grandi, oczywiście, że Grandi kojarzę. Ostatnio nawet o tym wspominałem. Nie pamiętam komu, ale komuś wspominałem. Codename Tenka jeszcze było Life Force Tenka. Więc pewnie będzie, ale to będzie dopiero pod L. Czy zrobię ranking gier z PSP? Raczej, wiesz co, za mało gier na PSP grałem. Mogę spróbować, ale zbyt mało gier na PSP. Na Wicie w nic nie grałem, więc tylko mogło być to PSP. No Colin McRae Rally, no to legenda, nie? I z tego co kojarzę, to Colin McRae nie żyje, nie? On zginął w wypadku, czy go kurwa potrącił pociąg? Nie wiem, nie pamiętam. No ale legenda i Subaru Impreza, to niebieskie, no. Tak jak nie lubię wyścigów, tak czasami sobie pograłem w to, albo w Tomi Makinen jeszcze, ale wolałem Colina. No i Ford to jest, nie? Dobrze mówię? Powiedzcie, że dobrze mówię, kurwa. Tak, oczywiście, że Ford. O, to klasyki z Activision, z gier, które były na Atari 2600. O, College Slam? A, bo to nie jest NBA Jam, to jest College Slam od Acclaim. Aha, czyli zrobili wersję, no, czyli podejrzewam... A tutaj nie widzę, kurwa, kto to może być. Shooting Guard. Bo ciekaw jestem, podejrzewam, że tam są koszykarze, którzy później stali się sławni, nie? Colony Wars. To była bardzo dobra, kurwa, gra. Zarówno jedynka, jak i dwójka. Muzyka była tutaj piękna. A tu trójkę od razu dali. To co, dwójka nie wyszła w Stanach? No tutaj widzę, że zerżnięcie z Gwiezdnych Wojen, ale naprawdę to była klimatyczna gra, gdzie latało się po tym kosmosie i naprawdę można było się wczuć w to. A może to po prostu było, Vengeance to było.
To jest No Man's Sky. No Man's Sky tak jak obiecują i No Man's Sky w rzeczywistości. Psygnosis. Command & Conquer, no to wiadomo, Command & Conquer, potem był Red Alert, jeszcze Tiberium Sun i tak dalej, nie? Command & Conquer zawsze spoko. Red Alert też. Naprawdę, raz przyszedł, zrobiliśmy coś takiego, że przyszedł do mnie kolega, rodziców nie było, no był gdzieś właśnie 97-98 i przyniósł dwóch kolegów. Przynieśli swoje dwa telewizory i dwa PlayStation i na kablu przez LANa łączyliśmy się i graliśmy w Command & Conquer. Tak trzeba było kiedyś kombinować. W Red Alert właśnie. Retaliation! Na jakie premiery gier czekasz w 2023? Wiesz co, kurwa, nie zastanawiałem się nad tym jakoś tak bardzo mocno. Musiałbym sobie sprawdzić, co wychodzi, bo nie wiem. Że Manusa pokonałeś za pierwszym, to ja jebę, farcik totalny, ja miałem 50 prób. To prawda, niby farcik totalny, ale, kurwa, jedną rzecz wam muszę powiedzieć. Otóż, jak drugi raz sobie grałem na PlayStation, co ja pierdolę. No tak, no ale nie, no dobrze, jak drugi raz sobie grałem w domu, to wyobraźcie sobie, że tego Manusa pokonałem jeszcze raz za pierwszym razem, więc wiecie, fart, nie fart, no. Contender 2, no tutaj widzę, że ładnie to jest zrobione, zdecydowanie. Nie pasuje mi to na grę na PlayStation 1 jakoś, nie wiem. Contra Legacy of War. No to jest takie, widać, że z 96 roku, że jeszcze nie bardzo rozumieją koncept grafiki 3D, bo on jest jakimś kurwa sprite'em. Jest Cool Borders! Cool Borders zajebiste, natomiast, no i właśnie tak się wypierdalał człowiek. Natomiast nie jedynka, a dwójka, teraz będzie dwójka zaraz. To Cool Borders 2, zakochany byłem w tym, kurwa, uwielbiałem to. Szczególnie Halfpipe, który można tu było robić. Muzyka, wszystko, kurwa, tu się działo. Tak, że ja jebie. Lies of P. No jestem ciekaw, Cool Borders 3 niestety już nie było takie dobre, robiło to studio 989 i oni często robili po prostu chujowe rzeczy. Chujowsze niż oni właśnie po kimś zwykle robili i niestety wychodziło to tak średniawo. Cool Borders 2001. Do tego już nie doszedłem. Tutaj już grałem na PC-cie, a potem zaraz wyszło PlayStation 2, więc olałem to. Jakie będą kolejne serie na przegrywie? Nie wiem. Niestety Kalisto średnie, a God of War'a sam przechodzę. No to trudno, no. Słuchaj, na przegrywie pamiętaj, że nie oglądasz gier dla gier, tylko dla mnie. Count of Empires nie kojarzę tego. Courier Crisis kojarzę. Jak w Road Rushu widzę, że napierdalanie, zresztą pewnie muzyka też do tego nawiązująca. Convert Ops Nuclear Down. Down właściwie. Nie wygląda najgorzej ta gra. Aha, dobra, to 2000 rok. No jest i nasz kochany Crash Bandicoot. Patrzcie, jaka to jest różnica, kurwa. Gra z 96 roku w porównaniu do innych gier, które się tutaj pojawiały na tej liście z 95 i 96. No kurwa, czy też 97. Patrzcie, jaka różnica w grafice, w gameplayu, we wszystkim. No wizjonerstwo. Już nie mówię o tym. 97 rok, kurwa. To do dzisiaj dobrze wygląda. Naprawdę, można spokojnie w to, kurwa, sobie pograć. Nie tylko w tej wersji odświeżonej, tylko właśnie w takiej. A to już, kurwa, jeszcze bardziej, nie? Nie no, Crash, piękna gra. Zresztą doskonale wiecie. Crash Bash, czyli minigierki, pierdoły różne, które można było z kolegami sobie zarzucać właśnie na multitapie tak zwanym. No i Crash Team Racing, który jako chyba jedyny z tych gier zbliżył się gdzieś do tego, co nam zaprezentowało Nintendo i Mario Kart, nie? Creatures. Nigdy tego nie zakumałem. Nigdy mnie to, kurwa, nie kupiło, szczerze mówiąc, nie? Ty Crashu, dupaszu, tak? Creatures Racing Space. Spierdalajcie, kreatury jebane. Crime Killer. Pamiętam Crime Killer. Były właśnie cztery różne pojazdy, którymi się jeździło po mieście w przyszłości futurystycznym. I to było całkiem spoko. Critical Depth, to pamiętam, ale też się w to nie zagrywałem. Criticom, nie mam bladego pojęcia, co to jest. Kiedy odcinek z serii Top Gear będzie, no, na Sylwestra chcę wypuścić. A jak nie wyjdzie na Sylwestra, to wyjdzie pierwszego. Krok, Legend of the Gobos.
pamiętam, że porównywali Kroka z Larą Croft i że mówili, że i Lara Croft i Krok mają plecaczek i oni gdzieś tam wskakują i oni coś tam zbierają rzeczy. To było śmieszne. To była całkiem urocza gra. I takie przeniesienie właśnie w trójwymiar platformówek w końcu, nie? No Krok 2 już nie było takie rewolucyjne, prawda? To nie wiem, co to jest, ale to jest jakieś przegówno, kurwa, z kurczaczkiem chodzącym. Krał, czyli Kruk, no to gra, film zajebisty, ten, Brandon Lee zginął na planie tego filmu, natomiast gra, no z tego co wiem, to jest straszne gówno. Crusader, No Remorse, no to to... Właśnie, kurwa, skąd kojarzę tę grę i nie pamiętam skąd, bo ja w nią na pewno nie grałem. Crusaders of Might and Magic. No to to już jest, to był czas, kiedy grałem mocno na PC-cie i wtedy był Heretic 2 albo coś tam jeszcze było. Było Heretic i Hectic? Nie wiem, ale no to podobne do tego. Crypt Killer. Ja pierdolę, szkielety ci wyskakują z lasu, o co tu chodzi? Be careful! No dobra, tutaj jakieś latające gargulce, spoko. A gra była na podstawie drugiej części filmu. Mówimy teraz o Kruku, dobra. Cyber Sled, Cyber Sanki Mikołania. Siberia. Ale gówniane, kurwa. Czy oglądałem Review Territory na Hyperze? Widziałem może dwa odcinki. I w tym Review Territory było, no moich, w sumie, znaczy jeden mój znajomy w tej chwili, czyli Tadek Zieliński, a drugi to był Miłosz Brzeziński i Miłosz, z kolei Miłosza poznałem, kurwa, w 97-98 roku, kiedy zafascynowałem się wampirem i wchodziłem na takie strony właśnie, znaczy na takie kanały ircowe jak worldofdarkness.pl, rpg.pl i on tam był jako grabarz. I on zresztą był jako grabarz... PSX Extreme, nie? No i chyba... nie w PSX, przepraszam, w Neo Plus. I chyba tak mi się wydaje, że w Magii i Miecz, nie? Też się udzielał. Czy na remake Maxa Payne'a nie czekam, bo przeszedłem przed chwilą, więc bez sensu. A jakie moje wrażenie po Max Payne? Zajebiste, no. Po Trilogy, kurwa, trójka jest dojebana. Dwójkę nigdy nie grałem i teraz jak pierwszy raz grałem, to naprawdę było to spoko. Dance Dance Revolution, to pewnie będzie parę, nie, Disney Mix, kurwa, jeszcze jakiś do tego. No to takie gówna, po prostu, że się naciska po prostu rzeczy, Konamix. Danger Girl. Znam gościa, którego to są rysunki, którego to są, nie malowidła, tylko który to narysował, te ilustracje, ale gra widzę, że chujowa. A tutaj widzę, że Micro Machines, tylko w wersji 3D i dużo gorsze. Dark Light Conflict, co to za gówno? Też nie czekam na remake Residenta 4, no kurwa, tak samo nie czekam na remake Dead Space. No bo wszystko to, kurwa, ja przychodziłem całkiem niedawno, nie? Dobra, Darkstalkers, no to Darkstalkers to wiadomo, że jest legendarna gra. I mająca wiele odsłon i tak dalej, bardzo mangowa. Darkstalkers 3, zresztą doskonale pamiętam tę okładkę, bo pamiętam, że kupiłem sobie jakiś magazyn chyba, nie pamiętam jak się nazywał magazyn i... EGM chyba, Electronic Gaming Monthly. Bardzo mi się spodobała ta okładka. Ciekawe czemu. No jest to najebane różnymi rzeczami, ale jest to spoko granie. Darkstone. Darkstone? Wydawało mi się, że Darkstone to jest jakaś inna gra. Nie wiem, ale jak na 2001 to chujowa. Dave Mirra, no to w momencie, w którym Tony Hawk osiągnął sukces, no to Dave Mirra wyskoczył zarówno z jedną, jak i drugą częścią. Nie mogę za bardzo puścić, bo prawa wejdą, kurwa, na piosenki, które tutaj, kurwa, lecą, nie? A trochę ich leci. David Beckham, soccer. David Beckham, kiedy się obciął na łyso, postanowił zrobić, kurwa, piłkę nożną. Tylko, no, dużo wtedy było tych piłek nożnych i już nie mówię o tym, że była duża konkurencja, tylko po prostu konkurencja rozpierdalała, nie? Deadball Zone. No to taki speedball, tylko troszeczkę inny, nie? Dead in the Water. Pamiętam doskonale tę okładkę, pamiętam też, że to się pojawiało właśnie na Official PlayStation Magazine. O, i mamy Dead or Alive, czyli pierwszą grę, gdzie bujają się cycki. Cycki, patrzcie. Skaczą bimbały góra-dół, nie?
i wszyscy się tak jarali tym, jak pojebani. I potem twórcy robili wszystko, żeby to było jak najbardziej punktowane, żeby było jak najwięcej tego pokazywanego. A potem powstawały drugie części, trzecie, potem Xbox kupił prawa do tego Microsoft. Potem zrobili siatkówkę samą, gdzie chodziło tylko o to, żeby się te cycki, kurwa, ruszały. Żeby robić tym dziewczynom, kurwa, zdjęcia, nie? No pojebane, no co wam mogę powiedzieć. To jest Deathtrap Dungeon, pamiętam tę grę, bo myśleliśmy z moim kolegą, że to będzie, kurwa, rewolucja, że to będzie zajebista. Tak, okładka była z Rapid Racer. Że to będzie jakaś zajebista gra, kurwa, taka dojebana. Nie, okazało się, że nie była wcale taka dojebana, jak myśleliśmy. Wtedy też myśleliśmy, że Nightmare Creatures będzie ekstra najlepszy na świecie. Nie znam tego, Deception Free Dark Delusion. Znam nazwę, ale nie znam, kurwa, gry. Nie widziałem, nie przypominam mi sobie, żebym kiedykolwiek w nią grał. Defcon 5 też, kurwa, kompletnie nie wiem, co to jest. Bardzo dziwna gra, no i też 95 rok, no nie jest to najlepsza gra, no. Czasy Wolfensteina trochę. Delta Force i Urban Warfare, no to były czasy, kiedy Delta Force to grałem, ale kurwa na PC-cie i z zajebistą grafiką. Czy Chrono Trigger wyszło na PS1? Tak, było przed chwilą. Destruction Racer, Demolition Racer, no to będzie Destruction Derby za chwilę. Nie wiem, czy to od nich też? Infogrames, no to chyba tak. Descent, w to grałem i bardzo lubiłem Descenta. Podobało mi się to, że obraca się wszystko o 360 stopni i było to naprawdę spoko. Dobry wieczór, panie Macieju, dobry wieczór. Była muzyka do tego właśnie, taka no bardziej techno, kurwa, ciekawa. Spoko sprawa, muzyka techno, ciekawa. The Striga, kojarzę tę grę. Ona była od QA, ale no nie zagrywałem się w tę bijatykę z, kurwa... Z rzutu izometrycznego? Psygnosis, Destruction Derby, proszę państwa. No jednak i tak wiadomo, że chodziło tutaj o tryb rozpierdalania się samochodami na arenie wielkiej. I to chyba było w dwójce ten tryb. Z tego zasłynęła. To były jedne z pierwszych gier, które wyszły na PlayStation. I jak ludzie w ogóle zobaczyli to w Polsce, którzy byli przyzwyczajeni do grafiki, kurwa, z Amigi czy z Pegasusa, to ocipieli po prostu, nie? Jak to wygląda. Tutaj Destruction Derby Row to już nie to samo i tu widzę, że Midway to przejął. I to już nie to samo, co wtedy. Nie było tej zabawy, tej radości. Detective Barbie the Mystery Cruise. Co to, kurwa, jest? Press X to talk to Betty. Devil Dies. To pamiętam, że było recenzowane w którymś PSX Extreme, czy tam Neo Plus. Ja w to nie grałem. Natomiast no jakby domyślam się, o co tutaj chodzi. Nie, Dexter Sobrotu i Mandar Slav. Jezu, gra muzyczna z Dexterem. Ja pierdolę. Diablo. No słuchajcie, klasyka. Diablo zajmowało chyba, kurwa, slot z memory card. Można było 15 tam mieć slotów zapisu. Większość gier zajmowała jeden albo dwa, a Diablo zajmowało 10. Kurwa, 10. Trzeba było osobną kartę kupić. Memory card do tego, nie. Ale no, słuchajcie, legenda. Butcher, kurwa, plansza z Butcherem. Totalnie. Die Hard Trilogy. O, ale to czekajcie. Ta nie... Free Maximum Adventures One Explosive Package. Aha, dobra, czyli tu nie będzie, bo Die Hard 2 była dołączana czasami jako demo do PlayStation i ona była zajebista, bo to był taki na kółkach, co prawda, ten, ale był bardzo fajny. A to już nie, to już chyba nie było fajne, szczerze mówiąc. Barbie sprzedaje garnki. Digimon? Nie, kurwa, to kompletnie nie moja bajka. Digimon dalej, kurwa, widzę, że... Urban Chaos pewnie będzie tutaj, no. Digimon World, to pamiętam doskonale, jak to wychodziło. Natomiast no ja w to nigdy nie grałem, nigdy się w to nie zagrywałem. Nie. Digimon World 2 to tak samo, to bez sensu. To jest jedno i to samo. Digimon World 3, kurwa, no już przeginacie, naprawdę. Już na pewno nie będzie. Dino Crisis, dobra. I to jest też gra... którą żałuję, że nie grałem. Capcom to wydał i to był, no, jakby, no, wydawcy, kurwa, Resident Evil. I to jest Resident Evil, tylko w świecie, kurwa, z dinozaurami. I to jest jak Resident Evil, wszystko i kamera, kurwa, i sterowanie i tak dalej. Ale nigdy w to nie grałem i żałuję, szczerze mówiąc. Dwójka, no właśnie, była bardziej taka zręcznościowa, z tego, co pamiętam. Ale też w dwójkę nie grałem, no, tak samo jak w jedynkę. Dinozor, no to tu wiadomo, że chodzi o nawiązanie do Disneya animacji, która była całkiem spoko. Dirt Jockey.
Ja pierdolę, to brzmi jak naprawdę jakaś pozycja w pornofilmie. Dirt Jockey. Discord. To jest Eric Idle, oczywiście głos Erika Idle z, chyba. Tak, tak mi się wydaje. Tak, to powinien być Eric Idle. Na podstawie Terry'ego Pratchetta, bardzo fajna point and click przygodówka. Tak samo druga część, która też pewnie zaraz tutaj będzie pokazana. Druga część była jeszcze fajniejsza moim zdaniem, bo była dużo ładniejsza grafika, taka inna. Bardzo fajnie narysowane to było. Polecam, bo do dzisiaj podejrzewam, że w to można zagrać i się bawić przednio, nie? Nie grałem nigdy w Overwatcha 2. Overboard oczywiście, że grałem. Graliśmy w 4 osoby z moimi ziomkami. Disruptor grałem oczywiście, a Overwatch graliśmy razem z moimi ziomkami na multitapie w Overboard. Nie w Overwatch. Divide Enemies Within. Bardzo dziwna gra, kurwa. Walczymy przeciwko kostkom, jakimś mechem, kurwa. Trzeba wciskać. Co to, kurwa, jest? Going Quakers! To jest ten Crash Bandicoot, tak? No kurwa, widzę, że sterowanie podobne. Doom. Doom 95, oh yeah. No, to było ciekawe. To było ciekawe. Ej. Właśnie, a nie da się, kurwa. Czy ja mam to wyłączone? Czekajcie, muszę coś sprawdzić, bo tak mnie... trochę, kurwa, tknęło tutaj. Czy ja mam włączone? Muszę wejść na chwilę do YouTube Studio, więc może będę mówił, ale nic poza tym. Reklamy nie. No, tam wiadomo, że kurwa błędy tutaj, bla, bla, bla. Nie, wspieranie kanału? To było nie, kurwa, nie chodziło o wspieranie kanału. Supers? O właśnie, bo ja tego nie miałem włączonego, kurwa, nigdy. Okej, okay, czekajcie. Ale niemożliwe, to się musiało coś zmienić. Ja czegoś nie zrobiłem. Czekajcie. Bla, 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 potwierdzam, akceptuję. I co, i teraz działa to? No kurwa, ja miałem to wyłączone. Ja pierdolę. Co za gówno. Miałem wyłączone donatowanie tak totalnie. Jeżeli, słuchajcie, jeżeli chcieliście wpłacić donata, to myślę, że teraz dopiero możecie to zrobić. Tak na dobrą sprawę. Że teraz jak wyjdziecie i właśnie, dawno nie widziałem live bez możliwości donate'a. Tak, to patrzę, kurwa, teraz i rzeczywiście nie ma tutaj donate'a. Ktoś mi napisał właśnie, że nie widział tego i nie wiem, czemu to było wyłączone. Kompletnie, kurwa, nie mam bladego pojęcia, o co tutaj, kurwa, chodzi. Bardzo to dziwne. Bardzo, bardzo dziwne. No dobra, ale teraz już jest wszystko niby okej. Tu są reklamy, wspieranie kanału, no jest supers, wszystko jest włączone i nawet są jakieś donaty sprzed, jest ten tego, Przemek Konieczny, Ryan Troxel, gumiś. Więc tak to wychodzi, kurwa, dziwne to było. Nie wiem, teraz musielibyście po prostu wejść i wyjść, żeby zobaczyć. Zobaczcie, wejdźcie i wyjdźcie. I powiedzcie mi, czy pojawiło się na czacie możliwość tam dodania super, kurwa, podziękowania, czy tam super naklejki, ja nie wiem dokładnie, jak to się nazywa. Dajcie znać, bo jestem ciekaw. Nie chodzi o to, żebyście dawali teraz cokolwiek wpłacali, tylko dajcie mi znać, czy jest taka możliwość, nie? Nie ma donate'ów. Są już, tak? Dobra. Okej, czyli wszystko się, kurwa, zgadza. Ja pierdolę, jak ja mogłem to... Znaczy, bo tak, no bo ja u siebie tutaj na czacie, który jest, nie mam tej możliwości w tej chwili, nie? To zabawne, Dracula The Resurrection. PlayStation. Czy może odnowię serię Bloodborne, ale co mam odnowić w niej, bo nie wiem za bardzo, szczerze mówiąc. Dragon Ball, no to ja nie byłem nigdy Dragon Ballowy, tak bardzo totalnie, kurwa, nie Dragon Balliłem, więc...
więc Dragon Ball mnie jakby kompletnie nie interesował. Dragon Tales, Dragon Seek to są jakieś dziwne rzeczy. Bardzo dziwne rzeczy. Dragon Valor. Dragon Vargor. Dragon Warrior. No to jest od Enix, które się połączyło później ze Squaresoftem i powstało Square Enix dzięki temu. No ale jest to gra, która jest też legendarna dosyć mocno, nie? To wiadomo, Dragon Heart. Tylko kurwa, czy to było to, gdzie Sean Connery podkładał głos? Tak mi się wydaje. Dragon Seeds, dziwne rzeczy. Straciłeś moje oczach za tego Dragon Balla. No jakoś nigdy nie miałem okazji, byłem już jak dla siebie za stary, tak miałem wrażenie, na Dragon Balla, a jednocześnie za młody. No Driver, wiadomo, też legendarna gra, wkurwiająca, trudna momentami z różnych tam powodów, ale też spoko, nie? Returnal na PS5 nie skończyłem. Nie, i to się raczej nie uda, moi drodzy. That's not gonna happen. Duke Nukem, Land of the Babes. Land of the Babes, proszę państwa. No nie była to najlepsza gra. Time to Kill mi się podobało, słuchajcie. Nie Time to Kill. Następna, która będzie z tej serii. Po Time to Kill wyszła taka. Nie, Time to Kill, dobrze. Time to Kill, która się działa w różnych przestrzeniach czasowych. Tak było. Kuba NDG 499. Dziękuję bardzo. I się spłakał. Widzicie, działają donaty jednak. Jednak działają donaty. Wpadanie pod tekstury. Dukes of Hazzard the Racing. I ta kurwa flaga Konfederacji. Nie mylić z tą Konfederacją z bosakiem. Daisy Dukes it out. Dune 2000, wiadomo, kurwa, trudna gra generalnie. W ogóle Dune jako jedynkę grałem na PlayStation, nie, na Amidze jeszcze. To była trudna gra, jeżeli chodzi o strategię czasu rzeczywistego. O kurwa, E.T. zbiera grzyby. Co za gówno potworne! Kiedy Top Gear z 2022 roku będą, moi drodzy, najprawdopodobniej w Sylwestra pierwszego, 31. Easter Bunny's Big Day. Król Złoty, czy będzie jeszcze taki live, ale z grami na Nintendo 64? Wiesz co, nie grałem nigdy w gry, znaczy w parę grałem, ale nie miałem nigdy Nintendo 64, tylko zdarzało mi się grać, więc nie wiem, czy tak czy będzie taki live jeszcze. Na pewno, słuchajcie, no chciałbym jutro zrobić live'a, bo tego muszę kończyć, tak na dobrą sprawę. I tak myślałem o tym, czy jutro by nie zrobić też live'a i dokończymy sobie tę listę. I może będzie nawet odrobinę dłuższy niż ten w tej chwili. No, zobaczymy. Daro 499, dziękuję bardzo, Daro. Kochany, jesteś Crispel 10Z, ale jesteście super, kurwa. I nic nie piszecie w tym czacie, dziwne. Eggs of Steel, pamiętam to, natomiast... Air Guys, no to jest gra, w której można było grać Cloudem z Final Fantasy VII, nie? I gra była od Squaresoftu. I było to, i jeszcze był Tobal, też była taka gra stamtąd. Ciekawa bijatyka, taka inny koncept. Einhänder to jest też znana gra od Squaresoftu. Bardzo ją próbowali cisnąć, no ale to jest taka gra jednak dla oldschoolowców dosyć mocno. To nie mam bladego kurwa pojęcia, co to jest, nigdy w to kurwa nie cisnąłem, nie. Elementar Gearbolt. Eliminator. Eliminator. Vicious Arena Combat. Ciekawy koncept, nie powiem. Kuba NDG 749. Bardzo dziękuję. Bardzo wam wszystkim wspierającym dziękuję. Dzięki za kanały, które prowadzisz, Chris. To ja również dziękuję, że oglądasz i że ci się chce. Tak jak mówię, jutro będzie kolejny live, w którym sobie sprawdzimy listę, dalej listę gier z PlayStation 1. Bo mnie to jara. Grałem w Apidię na Amigę. Boże, chcielibyście w to grać naprawdę? Equestrian Showcase. ESPN MLS Game Night. Kolejna piłka nożna, która jest chujowa, nie?
Będę to kończył topkę gier na peceta, oczywiście. ESPN X Games Pro Border, no to też niewielka konkurencja dla PlayStation. Tfu, dla Cool Borders, sobie pierdolę. Zauważyłeś, że na nowej, czekaj, co, że na nowej generacji konsol, czy w ogóle w gamingu nie wychodzą dobre nowe IP, tylko większość na ogrzewane kotlety, remastery? I co odrzuciło cię od Returnal? Nie wiem. Wiesz, to taka powtarzalność, taka generyczność trochę. Ja też nie lubię, jak się ładują, kurwa, poziomy generycznie, tylko lubię, jak ktoś, coś jest wymyślone od początku do końca. I też koncepcja tych roguelike mnie trochę odrzuca. Nie lubię rogów, kurwa, wolę już bardziej soulsowe rzeczy, nie? Niż rogowe, że od początku wszystko, kurwa, zaczynasz. Nie chciało mi się po prostu. Hail to the king, baby! Hades spoko, no zobaczymy, no Hades dwójka chętnie zagram, nie? Evil Zone. To jest jakiś bardzo, bardzo słaba bijatyka, nie? Przypominasz mi kogoś, ale mi się zdaje chyba. Excalibur 2555 AD. No to jest przegówno, to muszę przyznać, że słyszałem o tym wcześniej i to jest przegówno. Grałem w Ghost of Tsushima, też nie przyszedłem niestety. Expendable z 2000 roku. No grafika w porównaniu do roku, w którym to zostało wydane, to jest jednak jakieś kurwa nieporozumienie. Tak samo to Extreme Go-Kart Racing, naprawdę jest z 2003 roku. Co do chuja? Co do chuja? Naprawdę, nie kapuję. Extreme Pinball, no to mówiłem już, pinballe to nie ta bajka, nie ta bajka jednak. Czasy Amigi spoko, ale nie PlayStation już. F1, wspominałem, no jest to Electronic Arts, więc to było najlepsza formuła pewnie jaka była. Schumacherem ktoś jedzie w stajni Ferrari. Natomiast, no nie ja, ja nie lubiłem nigdy, kurwa, F1, nigdy nie lubiłem Formuły 1. Zagram Resident Evil 5, wątpię. F1 Race Championship, no to jest, no nie to samo oczywiście, bo to też kto inny wydał. Ale co, F1 World Grand Prix, kurwa, dużo tego pewnie będzie. Bo to była prosta gra do tego, żeby przerzucać to właśnie na PlayStation. Fade to Black. Z tego co pamiętam, czy to jest dobrze, myślę, że to jest z Flashback, nawiązanie do Flashback. Nie, ale to Electronic Arts wydało, to nie wiem, nie, głowy sobie nie dam urwać. Family Card Games Fun Pack, no proszę, Family Feud. Boże, jakie gówno, please no, Family Game Pack, znowu nie. Family. Fantastic Four. Miałem demo tego. Straszny syf. No patrzcie jak to wygląda. Patrzcie na te postaci, jakie to jest gówno. Przeokrutne. Fatal Fury, Wild Ambition. No i tutaj znowu mamy przykład gry, która jest w dwuwymiarze, sprawdza się zajebiście, a w trójwymiarze no już niekoniecznie. Fear Effect. To była ciekawa gra. Fear Effect 2 mieliśmy pierwszy raz chyba w sumie bohaterki lesbijki. I no to było coś innego. Podobała mi się bardzo grafika, która tutaj była, właśnie Retro Helix. To jak to jest pokazane, no i klimat tego, no, sam gameplay no nie, natomiast to wszystko sprowadzało się do ciekawej gry. Felony 1179, kojarzyłem to, nigdy w to jakoś sobie nie grałem, no uciekanie przed policją, tego typu rzeczy. FIFA Soccer 9.5. Daro, 10 zł. Najlepsza seria to Crash, wszystkie kurwy świata. A dziękuję ci, Daro, za donata i dziękuję ci, że tak uważasz. Starałem się. FIFA Soccer 97. To jakieś dziwne. Alan Shearer, moi drodzy. Lubiłem skurwiela. On był z Newcastle chyba, nie? Sroki z Newcastle. FIFA Road to World Cup 98. No to już było coś. To już była dobra, kurwa, FIFA. To już naprawdę była spoko gra. No ale przyszło ISS Pro i rozjebało system. FIFA 99 tu już się nie umywało. Maciej, z chęcią obejrzałbym twojego zasnego nadzwyczajnego live'a, ale flaszka po pracy sama się nie zrobi. Ale możesz zrobić flaszkę, kurwa, oglądając tego live'a, stary. Major League Soccer, o Boże, naprawdę? Ktoś na to wpadł, żeby to było Major League Soccer? I 2001 też. A, no tak, bo to jest wersja amerykańska, dlatego, kurwa. Okej, okay, oglądamy wersję amerykańską. Przecież tych wszystkich gier na PlayStation. FIFA Soccer 2002, no i mamy Thierry Henry, proszę państwa. Thierry Rui Costa. O Boże, jak to źle chodzi. Maldini, Mido, Buta.
Madrasanu. Madrasanu. Ibrahimowicz. Jakubu. 2003. Claudio Lopez. Patrzcie, do 2004. Corradi. Jaka ta FIFA jest chujowa, nie? Jak można było w to grać? Naprawdę. PlayStation 2005 jeszcze. Fuck. Chleb. O Boże. Puyol. Motta. No najdłużej chyba to było. Fifth Element. To bardzo reklamowali, no bo chcieli, wiadomo, że na licencji skorzystać i chcieli też, żeby to było zajebiste, ale to nie było zajebiste. Gulów 1199. Dziękuję bardzo. Czekasz na Final Fantasy 16 i lub Diablo 4. Diablo 4 bardzo chętnie zagram. O, to jest ciekawa gra, zaraz o niej opowiem. Natomiast Final Fantasy 16 nie jestem pewien. Nie jestem pewien, czy chcę. Final Fantasy 15, dobrze mówię? Tak, zawiodło mnie. Nie jestem pewien, czy chcę czekać na Final Fantasy 16. Po prostu. Natomiast Fighter Maker to była gra, w której można było tworzyć własnego zawodnika. I to było pojebane, dziwne, ale tak było. Tak było i śmieszna sprawa. Dobra, słuchajcie. Na chwilkę zostanę, za 20 minut spadam. Ja właśnie spadam w tym momencie. Zostajemy na tym Fighter Maker i wracamy do live'a następnego jutro. Nie wiem o której, podejrzewam, że gdzieś koło 19 albo 20. Dam wam jeszcze znać. Natomiast bardzo wam dziękuję za dzisiaj. Trzymajcie się, włączyłem donaty na sam koniec, więc super sprawa. Widzimy się jutro, ja muszę kończyć póki co.